Dziwi mnie, jak tak zwane środowisko chrześcijańskie odmawia prawa katolikom, żeby narodzili się na nowo. Wiecie, to jest naprawdę zdumiewające, bo z jednej strony chrześcijanie mówią, że może się narodzić prostytutka z Bożego Ducha, może się narodzić mafiozo z Bożego Ducha, mogą się rodzić różni ludzie, którzy popełniają różne grzechy z Bożego Ducha, natomiast katolik nie może się narodzić z Bożego Ducha. I powiem wam, to jest bardzo, bardzo jakaś taka dziwna sytuacja, ponieważ to Bóg zdradza człowieka i Bóg nie ma względu na rodzaj grzechu i na okoliczności, w których jest człowiek. Jeżeli ktoś może się narodzić w trakcie wizyty w domu publicznym, ktoś może się narodzić w trakcie wizyty na fotelu dentystycznym, jakiś bandyta naradza się na nowo w trakcie kradzieży radia, to dlaczego rzymski katolik nie mógłby narodzić się na nowo w trakcie mszy świętej albo spowiedzi? To są takie same okoliczności jak każde inne. I tutaj ten konflikt, jacy tworzą tak zwani nominalni chrześcijanie, uważam, że jest niepotrzebny. Ja sam nie jestem katolikiem, ale często oglądam ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy są katolikami. Szanuję ich dorobek w Chrystusie, szanuję ich owoce. Widzę w nich takie głębokie działanie Ducha Świętego i ogromne owoce, jakie Duch Święty przez nich robi. I tylko mogę się od nich uczyć pokory, posłuszeństwa, takiej umiejętności słyszenia Boga. I właśnie czasami gdzieś tam dochodzą mnie takie pytania, jak gdzieś oglądam jakiegoś księdza i ten ksiądz modli się do Najświętszego Sakramentu i ktoś się mnie pyta, ale to jak ty twierdzisz, że on jest narodzony na nowo, skoro on się modli do Najświętszego Sakramentu? No, mówię, bo rozpoznaję w nim tego samego Ducha Bożego, poza tym znam jego świadectwo. I wiecie, ktoś tak komentuje z zewnątrz, lekko rzuca podejrzenia, że na tego akurat księdza. Natomiast ja sobie tak myślę, że no, znam historię tego księdza, wiem, kim jest, znam jego owoce, których nie sposób zliczyć, i Pan Bóg poprzez jego świadectwo pokazywał mi dziesiątki i setki ludzi, których on przyprowadził do Jezusa, dziesiątki inicjatyw, które robił, między innymi Stadion Młodych czy Nika Wójcica, którego zaprosił, i różnych chrześcijan niekoniecznie związanych ze środowiskiem katolickim, którzy mogli gościć na tym Stadionie Młodych i mogliśmy się karmić świetnymi świadectwami. Widzę tego księdza, który dostał nożem na przystanku Woodstock za to, że głosił Jezusa. Widzę go w różnych trudnych sytuacjach i jaką cenę płacił za to, że poszedł za Panem Bogiem. A ktoś tak rzuca, że wiesz, a czy on jest narodzony z Bożego Ducha, a czy on zna Boga, nie zapoznając się z jego życiem, z jego historią, z tym, kim jest ten człowiek, jakie ma owoce. I to jest bardzo dziwne, bardzo dziwny jest ten konflikt. I prosiłbym chrześcijan, z takim apelem nagrywam to wideo, żeby nie atakować katolików, że to jest nie na miejscu, że jeżeli widzimy jakieś rzeczy, które nie są może zgodne z Pismem, i jakieś kompromisy, w których katolicy mogą brać udział, jakieś obrzędy, które nie są biblijne,
to napominajmy ich z miłością i módlmy się o nich. Pamiętajmy, że to Święty Boży Duch wyprowadza ludzi z grzechu, z kompromisu, z jakichś takich pustych religijnych obrzędów, które są niczym dla Pana Boga. I miejmy miłość dla siebie wzajemną, spotykajmy się, módlmy się razem do Jezusa, uczmy się też od siebie i bierzmy od siebie to, co dobra, to, w czym jesteśmy w odstępstwie, w tym się upominajmy i módlmy się o siebie, bo Pismo mówi, że po miłości wzajemnej was poznają, że rozpoznają was po miłości wzajemnej, a nie po tym, że będziemy się atakowali i wytykali sobie nawzajem błędy. To jest słabe, to jest nieskuteczne i jestem głęboko przekonany, że taka postawa wśród chrześcijan nie podoba się Panu Bogu. Dlatego proszę was, chrześcijanie, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie, zmieniajcie kierunek i bądźcie dla siebie wzajemnie życzliwi, niezależnie od tego, z jakiej opcji religijnej jesteście, z którego kościoła, z jakiej denominacji, bo Pan na to nie patrzy. Pan wszędzie jest w stanie zrodzić człowieka w każdych okolicznościach, przyprowadzić go do Jezusa i uświęcać go. I ten proces u jednych trwa krócej, a u drugich dłużej. Więc miejmy dla siebie cierpliwość i miłość wzajemną, bo po tym rozpoznają nas jako uczniów Jezusa. Także pozdrawiam, błogosławię.